się najadłem. No właśnie, George, co ty opowiadasz? Nie możesz tak! Zjadłeś 3 kanapki? Hurra, hurra! Ale fajnie! Mamuśka mi pozwoliła otworzyć drzwi! Co to za hałasy? Cześć kochani, witajcie na kanale, a w dzisiejszym odcinku czas na świnkę Pepe. Dajcie znać w komentarzu, kto odwiedził świnkę Pepe. Właśnie tak, jestem ciekawa waszych komentarzy i waszych odpowiedzi. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i zaczynamy. Mamo, mamo, ale pyszna była ta kolacyjka. Tak się najadłem. Czy mogę prosić o nakładkę? George, no nie możesz tyle jeść. Przecież zjadłeś 3 kanapki. Jak na takiego małego żdąca jak ty, to wystarczy. Nie można tak się na noc objadać. No właśnie, George, co ty opowiadasz? Nie możesz tak. Zjadłeś 3 kanapki, więc ci tyle wystarczy. O, o, ktoś dzwoni. Ding dong, ding dong. Mamo, mamo, czy ja mogę otworzyć pierwsze drzwi? Proszę, proszę, zawsze ty otwierasz, albo George. No dobrze, Pepo, możesz się otworzyć, ale najpierw sprawdź, kto to, upewni się, bo nieznajomym nie wolno otwierać drzwi, a w szczególności, jak jesteś sama z George'em w domu. Hurra, hurra, ale fajnie, mamuśka mi pozwoliła otworzyć drzwi. Jestem ciekawa, kto to przyszedł. O nie, bym zapomniała, to przyszła Suzy, moja najlepsza przyjaciółka. Mamo, mamo, to przyszła Suzy do mnie. Będziemy się razem uczyć, bo jutro mamy sprawdzian z matematyki. Dobra, możemy? Chociaż trochę. Dzień dobry, pani świnko. Patrzam do Pepy, bo jutro mamy sprawdzian i kompletnie nie rozumiem również równych zadań matematycznych. Czy nie będzie miała pani nic przeciwko, jeżeli troszeczkę zostanę i się razem z Pepą pouczymy? Moje kochane dzieci, nie ma żadnego problemu, ale proszę się grzecznie uczyć, bo jak sprawdzian z matematyki, to jest bardzo poważna rzecz. A ja co mam robić? A mi się mamo będzie nudziło. Pepa będzie się bawiła z Suzy? Przepraszam, uczyła? A ja nie mam nic innego do roboty. Myślałem, że się razem z nią pobawię. George, nie przejmuj się. Pomożesz mi posprzątać po kolacji, a później poczytam tobie bajkę. Bajkę? Mamo, mamo, ale czemu bajkę? Ja nie lubię bajek. Ja chciałam się pobawić ze świnką Pepą, czyli z Pepą. No proszę, pozwól mi chociaż z nimi tam pójść. No dobra, to niech już George razem z nami idzie, prawda Pepa? Chodźmy, idziemy na górę się bawić. Ups, przepraszam, uczyć matematyki. Jeżeli Pepa się zgodzi, żebyś się razem z nimi uczył matematyki, to nie widzę żadnego problemu, tylko im nie przeszkadzaj, George. Och, Pepo, jak dobrze, że mogłam do ciebie przyjść. Mama kazała mi robić ogromne porządki. Nie dość, że jest już troszeczkę późno, no w sumie nie tak późno, dopiero jest godzina 17. Ej, ale wy bardzo szybko jecie tą kolację. Co tak szybko? Ja zawsze z moją mamą jemy, no, najpóźniej o 19 godzinie. No właśnie, zawsze się dziwiłam, czemu wy tak późno jecie, ale wiesz co, George chodzi ostatnio szybciej spać i dlatego, o rany, jak ja uwielbiam moje łóżeczko. No dobra, Pepa, to co robimy? A tak w ogóle George chyba zrezygnował, żeby się z nami tutaj dzisiaj uczyć matematyki, ale mam nadzieję, że to kłamstewko nie wyjdzie. Naprawdę, nie chciało mi się sprzątać tego pokoju i przy okazji mogę być z tobą. Mojej mamie powiedziałam to samo co ty, że będziemy się uczyć matematyki, ale super. Pepa, słyszałaś? O rany, to chyba piesek. Suzy, właśnie słyszałam. O rany, to chyba jest pod naszym oknem. O nie, musimy zobaczyć, co to za odgłosy. Pepo, Pepo, ja nic nie widzę. Patrzę przez to okienko i nic nie widać, ale cały czas słyszę ten głos pieska. Słyszysz? Hau, 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 hau.
co, Suzi? Może zejdźmy na dwór i zobaczymy, czy coś tam rzeczywiście biega, czy tylko nam się wydaje. Halo, halo, czy jest tam kto? Piesku, jesteś tutaj? Słyszysz, Pepa? Ja słyszę wąchanie tego pieska. A może to nie piesek, tylko ktoś nas po prostu straszy i ja się boję. Chcę wracać do mamy. Suzi, nie przesadzaj. Będzie dobrze, to na pewno jest piesek. Tylko jest troszeczkę ciemno i nie możemy go zauważyć. Pepo, słyszałaś? To tak jakby coś było za nami. Czekaj, odwrócę się. O nie, nie ma nikogo. O Rajciu, piesku, gdzie ty jesteś? Zobacz, jaki słodki szczeniaczek. O Rajciu, a co ma na głowie? Kask? Pierwszy raz widzę takiego pieska z kaskiem. On mnie polizał. Chyba jest bardzo takim przyjacielskim pieskiem. Tak, Suzi, masz rację. A, jest to nowy. Tylko nie wiem, czy moja mama mi pozwoli go wziąć do domu. Oj, Pepa, wejdziemy powolutku do twojego pokoiku i twoja mama na pewno się nie zorientuje. Chodźmy. Olalalalalala. Uwielbiam sprzątać po kolacji. Tam-tara-tam, George, chodź mi pomóż. Tam-tara-tam. La-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Świnka Pepa, uhuhu, yeah! Chodźmy szybciutko. Zdaje się, że twoja mama ma superowy humorek i sobie coś tam podśpiewuje w tej kuchni. Chyba sprząta, więc jest zajęta. Chodźmy szybko na górę. Piesku, chodź razem z nami. Hał, 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 hał. La, 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 la. Co to za hałasy? George, George, słyszałeś coś? Słyszałeś ten huk? Jak ktoś by wchodził do domu? Świnka Pepa, chyba jest Suzi do góry. Wydaje mi się, że chyba nie wychodziły. Mamuśka, wszystko jest w porządku. Nikt nie wchodził i nikt nie wychodził. Możemy dalej sprzątać, śpiewać, tańczyć. Uhuhu, uwielbiam to z tobą robić. Wiesz co, Pepo, jak dobrze, że udało nam się wejść do twojego domku, a w szczególności do pokoju i twoja mama nas nie zauważyła. Pepo, ty nie śpi, zejdź tutaj do nas. O nie, pieseczku, tego nie wolno robić. Nie, 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 zostaw to. O nie, Suzi, ten piesek poprzewracał mój pokój do góry nogami. Teraz mama na pewno usłyszała te hałasy i będę miała karę. Mój telewizor! Zobacz, co się z nim stało! Pepo, telewizor da się naprawić, ale spójrz tam, do łazienki, ten piesek pije wodę z wanny! O nie, pieseczku, tak nie wolno, wychodź już z tej wanny! Co się tutaj dzieje? Na samej górze słyszę jakieś odgłosy. Pepo, Pepo, zejdź tutaj szybko na dół. Chodź szybciutko, co wy tam robicie? Miałyście się uczyć matematyki, ale widzę, nie widzę, ale słyszę, że rozrabiacie tam na górze. Szybko, chodźmy tutaj na dół. O nie, wiedziałam, że tak będzie. Mama się zorientowała. No bo naprawdę było bardzo głośno w moim pokoju. I jeszcze ten piesek wszedł do naszej wanny, w której się ukąpiemy. O nie, no trudno. Muszę zejść na dół i przeprosić moją mamę. Tłumacz mi proszę, co to jest za piesek? Ale mamo, my cię Suzi bardzo przepraszamy. Chciałyśmy się trochę pouczyć matematyki i usłyszałyśmy szczekanie, więc zeszłyśmy na dół, a tam był ten piesek. Czyż on nie jest cudaśny?
To jest Pepo, bardzo dobry. No jest taki słodziutkim pieseczkiem, ale co on ma na głowie? Taki kask jakby. Może to jakiś inny piesek jest, taki, no wiesz, wyróżniający się. Pani Świnko, niech pani go zostawi na dzisiejszą noc. On jest taki malutki i wydaje mi się, że już nie będzie psocił. Ale stało się coś złego. On nasiusiał u Pepy w pokoju. No cóż, trzeba będzie to po prostu posprzątać i znaleźć miejsce do spania dla nowego pieska. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku była ze mną świnka Pepa i znalazła słodkiego psiaka z psiego patrolu. Oczywiście mama się zgodziła go zostawić na noc, ale podejrzewam, że zostanie z nimi jeszcze dłużej. W komentarzu, czy bajka wam się podobała, zostawiajcie kciuki w górę. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!